Hej wszystkim! Będąc w klimatach świątecznym, mój kanał jest po prostu tym przepełniony, ale ja uwielbiam robić wszystko, co związane ze świętami. Dzisiaj, tak jak widzicie, robimy coroczne kartki świąteczne. Mam nadzieję, że dzisiejsze pomysły Wam się przydadzą. Przygotowałam ich naprawdę kilka, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że możecie je w różny sposób interpretować, modyfikować i tak dalej według własnych upodobań. Ja oczywiście staram się robić je jak najprościej z takich rzeczy, które zazwyczaj możemy znaleźć w domu albo w supermarketach, czy też w sklepach papierniczych. Nie ma tutaj takich dodatków mega wyszukanych, więc wydaje mi się, że to jak najbardziej na plus. Dajcie mi w ogóle znać, czy Wy wysyłacie kartki świąteczne, czy raczej robicie je na przykład dla ozdoby albo dajecie w prezencie. Takie na przykład dołączone do prezentu, przyczepione, dajecie obdarowywanej osobie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie widzieć więcej tego typu odcinków albo jakichś takich innych świątecznych, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego odcinka, bo pojawiają się one 2 razy w tygodniu. No to teraz przechodzimy już do DIY-ów. Przy pierwszym pomyśle zainspirowałam się motywem, który znalazłam w internecie, tylko troszeczkę go przerobiłam po swojemu. Będzie nam potrzebna kartka A4 albo trochę większa, no i robię tak, żeby wyszedł z tego kwadrat, czyli o bokach 14,85 cm. Do tego to, co nam pozostało, wykorzystam do nóżki, czyli z jednej i z drugiej strony będę przyklejać tak, żeby po prostu zrobić z tego taki stojący trójkąt. Pomaga mi też takie narzędzie do wycinania i zaginania, ale tutaj możecie używać nożyczek czy tam jakiegokolwiek noża. Nadeszła pora na zrobienie otworu i ja robię to w kształcie gwiazdki. W inspiracji było okienko okrągłe. No i wycinam to nożykiem introligatorskim, tak żebym miała ten szablonik ze środka gotowy do odrysowania, bo będziemy wykorzystywać drugi, taki jaśniejszy papier, tym razem srebrny i jak widzicie, wycięłam go trochę na zewnątrz i do wewnątrz, żeby ładnie to wszystko zakryć i przykleić na środek. Z tego samego papieru też wycinam gwiazdki o różnych wielkościach i będę je rozkładać po bokach i na dole, bo na górze chciałam zostawić miejsce na napis. W ogóle wrócę jeszcze na chwilę do formatu, który wykorzystałam, czyli A4. Tutaj będzie łatwiejszy do wykorzystania jakiś taki A3, bo wszystko będzie można zrobić za jednym zamachem i nie docinać tych kawałków, które potrzebujemy na spód. Jeszcze tak bonusowo powiem Wam, że jest to moja ulubiona kartka z tego odcinka. No i w sumie przechodzimy zaraz do robienia napisu. I jeżeli mamy jakiś taki kolorowy papier, to fajnie jest wykorzystać biały żelopis albo jakiś biały pisak czy marker. Standardowo napisałam Wesołych Świąt i do tego zrobiłam jeszcze kropeczki dookoła, tak żeby zrobić taki jakiś padający śnieg, aby coś się działo. No i teraz przechodzimy już do środka, bo teraz będzie trzeba zrobić naszą figurkę i ja tutaj wykorzystam motyw bałwana, więc bałwanek u mnie będzie się składał z 2 kółek oraz czapeczki. I dorabiam drugą głowę, tak żeby można było później przykleić do środka sznurek i zawiesić po środku. Jedynie jego głowę wyrysowuję, bo na tułowiu będziemy przyklejać dodatkowe kółka. W tym przypadku korzystam z pisaka takiego brush pena, no i też pomarańczowego markera. I do środka przy pomocy taśmy klejącej mocuję sznurek na takiej długości, żeby bałwanka było widać w okienku. I kiedy już to mam zrobione, no to wycinamy kolejne okręgi, bo będziemy robić takie 3D. No i z jednej strony 2 i z drugiej strony 2. Przyklejamy je do siebie i przyklejamy właśnie w taki sposób, żeby wystawały nam te dwie połówki z jednej i z drugiej strony. Kiedy bałwanek jest już gotowy, przyklejamy go na sam środek, na górę i możemy już złączyć naszą podłogę kartki. Kolejny pomysł będzie wymagał trochę rysowania i do tego używam kartki w takim kolorze niebiesko-szarym. Zaginam ją na pół i teraz biorę dodatkowy papier w kolorze białym i rysuję głowę Mikołaja razem z taką dłuższą brodą. Uwielbiam motyw Mikołaja na kartkach, więc nie mogło również i jego zabraknąć. No i tak, najpierw robię szkic, później obrysowuję to cienkopisem. I potem wycinam i koloruję na taki jasny szary, czerwony i beżowy.
Jeżeli chodzi o tą kartkę, to nie będzie tutaj nic skomplikowanego, zajmujemy się jedynie przodem i właśnie główną atrakcją tego, głównym elementem będzie ten Mikołaj, który na samej górze będzie przyklejony i wystający delikatnie poza krawędź. Przyklejamy go oczywiście na samej górze na środku. I pamiętajcie, że jeżeli chodzi o robienie kartek, to najlepiej jest wybierać jakieś takie grubsze papiery, typu na przykład, nie wiem, od 250 do 300 czy nawet 400. Jednak jeżeli chodzi o elementy, które przyklejamy, no to tutaj mogą być one delikatnie cieńsze. I jak widzicie, zajmuję się już tym elementem po prawej stronie, bo tutaj też będzie nam wystawał i będzie to jego rączka, która nam macha. Możemy zrobić ją też z drugiej strony i zrobić dziurkę, ale ja jednak stwierdziłam, że nie będę tutaj dodatkowo robić tej rączki, zostawimy ją tylko po prawej stronie i przyklejam ją od spodu. I teraz, kiedy te główne elementy mamy już przyklejone, możemy przejść do ozdabiania przodu. Na samym spodzie postanowiłam napisać 3 razy ho, czyli ho, 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 jak to przystało na Mikołaja. Zrobiłam to brush penem w kolorze czarnym i dodatkowo dookoła zrobiłam też line art białym żelopisem, żeby się to odznaczało. I tak jak w przypadku tej pierwszej kartki, robię również śnieg. Stwierdziłam, że dla mnie jest jeszcze trochę pusto i zrobimy ramkę dookoła. Wykorzystałam do tego czarny cienkopis. Trzecia kartka będzie to bardziej DIY i pozioma. Czyli tak, zginamy ją w połowie, ja tutaj jeszcze musiałam delikatnie wyrównać sobie brzeg i teraz wycinamy 4 różnej grubości paski z takiego cieńszego papieru. Tutaj najlepiej jakby była jakaś 90 czy nawet i 80. Moje grubości tych pasków prezentują się następująco. 8 cm, 5 cm, 3 cm i 2 cm. Jeżeli chodzi o ten najgrubszy, to fajnie by było, gdyby on był jednak jeszcze dłuższy. Mówię Wam teraz na moich błędach. Można dokleić sobie dodatkowy fragment, więc tutaj akurat nie ma problemu. Będziemy w ogóle przyklejać to wszystko do pierwszej strony. Na pewno kojarzycie takie kartki, gdzie właśnie jest w środku otwierana i tam pojawia się taka harmonijka nagle, no to ten efekt będziemy mieć z przodu, no i będzie to kartka bardziej 3D. Ja w ogóle jeszcze tutaj docinałam sobie tę pierwszą, ale właśnie podałam Wam już takie finalne grubości tych pasków. I teraz wszystko zaginam w jedną i w drugą stronę, tak żeby powstała nam taka harmonijka z każdej grubości papieru. I jeszcze taka mała wskazówka, jeżeli chodzi o przyklejanie tego typu harmonijek, zobaczycie w sumie jak ja to będę przyklejać, to najlepiej jest nałożyć sobie taśmę dwustronną, tak mi się wydaje, będzie ona najmocniej trzymała. Ale także fajnie jest nałożyć jakiś klej czy coś w tym stylu, albo może taśmę na sam środek, tam gdzie te wszystkie harmoniki będą się stykały w jednym miejscu, bo przez grawitację one delikatnie spadają w dół i w ten sposób odklejają się po prostu od środka. Wyznaczyłam sobie środek na tej kartce i tam właśnie przyklejam od najdłuższego do najkrótszego. Kiedy mam choinkę przyklejoną, to wycięłam sobie taką dużą gwiazdkę ze srebrnego papieru, który wykorzystywaliśmy przy pierwszej kartce. Przyklejam ją na górę, tak żeby delikatnie wystawała. Do tego jeszcze pieniek z brązowego papieru na sam dół i na krawędzi na samym dole przyklejam również watę, tak aby imitowała śnieg. No i moje ulubione, czyli rysowanie śniegu dookoła kropeczkami białym żelopisem. Kolejna kartka będzie kwadratowa, więc znowu zaginam ją w połowie i odmierzam 14,85
cm, tak żeby było po każdej stronie i wybrałam tym razem taką białą, połyskującą kartkę, która pięknie pasuje do świąt. Do tego na osobnym papierze w kolorze brązowym rysuję pierniczek, takie ciastko, które również kojarzy mi się ze świętami. Robię to na osobnej kartce, dlatego że będzie ono wystawało delikatnie po prawej stronie. Kontur robię brush penem, żeby był grubszy, no bo jak widzicie, jest to dosyć ciemny kolor papieru. I kiedy już narysowałam właśnie to na czarno, to postanowiłam wypełnić środek, no wiecie, te wszystkie takie elementy, które są na ciastku, białym żelopisem. Ale oczywiście najpierw zabrałam się za wycinanie go. Z takim małym odstępem dookoła, tak jak robię to w przypadku wycinania z białego koloru. No i teraz zabrałam się za wypełnianie tych elementów białym żelopisem. On się w ogóle bardzo fajnie odznacza. I jeszcze pomyślałam, że zrobię delikatne cieniowanie, używając markera na bazie alkoholu w kolorze szarym. No bo jednak na tym brązie nie będzie widać za bardzo kolorków, więc stwierdziłam, że ten szary wpasuje się tutaj idealnie, delikatnie przyciemni jakieś fragmenty. I teraz przyklejamy ciastka po prawej stronie naszej kartki, nie całego, trochę wystającego, właśnie tę rączkę najbardziej, i przycinam te elementy, które wystają. I dookoła na tych fragmentach, na krawędziach kartki przyklejam ten sam sznurek, który wykorzystywałam przy kartce z bałwankiem. Przyklejam go właśnie na tych krawędziach, na górze, po lewej stronie i na dole. Nadeszła pora na wypełnienie tego, co mamy po lewej stronie, bo jest naprawdę bardzo biało, także napis Wesołych Świąt idealnie tutaj będzie pasować. Robię to znowu tym samym brush penem, którego wykorzystywałam do ciastka. Taki bardziej fikuśny, zawiasowy font. Trochę improwizowałam i jeszcze na spód dołożyłam czarną gwiazdkę, bo czegoś mi tam po prostu brakowało. Do stworzenia ostatniej kartki wybrałam najbardziej fikuśny papier, jaki mogłam sobie tylko wyobrazić, czyli złoty. Znalazłam go pośród mojego asortymentu. I do tego wykorzystuję również papier w kolorze czerwonym. Przykładam go do mojej kartki, którą wcześniej zgięłam, na taką grubość, jaka mi pasuje. Tutaj mam akurat 8 cm, będzie ona zarówno przyklejona z przodu, jak i z tyłu. I możecie zobaczyć, że jednym z głównych elementów będzie wystająca głowa pingwina, więc ją narysowałam na osobnym kartonie i przyklejam tak, żeby było widać, jakby wystawała spod tej czerwonej kartki. Dodatkowo jeszcze na osobnych elementach narysowałam łapki, ale je przykleimy, kiedy już ten czerwony papier będzie przyklejony do złotego, tak aby łapki na wierzchu trzymały ten czerwony fragment. Dorobiłam też kreseczkę na samej górze czerwonego i teraz chyba element, który zajął mi najwięcej czasu, czyli lampki takie troszeczkę zakręcone. Rysuję je na oddzielnej kartce, najpierw właśnie przykładając, żeby zobaczyć, jakiej długości mają one być. Będę je przyklejać na samą górę. Długo zajęło mi wycinanie tego, bo jednak no, trzeba uważać, żeby nic tutaj nie przeciąć. Oczywiście zostawiłam taki fragment tego białego, żeby nie wycinać po samym tym konturze, bo jednak byłoby to zbyt trudne później do przyklejenia. Wykorzystałam 3 kolory markerów na bazie alkoholu do lampek. Zielony, czerwony i żółty oraz jasny brąz do tych metalowych elementów. I na każdej lampeczce zostawiłam też biały fragment, aby wyglądało, jakby odbijało się od nich światło. Dopasowałam ładnie na górę, przykleiłam na tym złotym papierze i teraz zabieram się za napis, który pojawi się na papierze w kolorze czerwonym. Będzie to Świąt w śniegu, tak żeby fajnie pasowało nam do pingwinka, coś innego. I również zdecydowałam się na taki bardziej fikuśny napis, żeby był no pasujący do takiego, nie wiem, głupkowatego nastroju. Coś takiego mnie naszło, jest to taka szalona kartka, więc jak najbardziej tu pasuje. Napis w środku wypełniłam czarnym markerem i ośnieżyłam wszystkie literki najbardziej od góry właśnie białym żelopisem i dodatkowo też dołożyłam padający śnieg na tym czerwonym elemencie.
I tak, wszystkie kartki w dzisiejszym odcinku są już gotowe. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, która kartka przypadła Wam najbardziej do gustu i czy właśnie tworzycie kartki na święta. Pamiętajcie też, że możecie takie coś wykorzystać do jakiejś ilustracji i na przykład powiesić sobie w pokoju jako ozdobę, na przykład oprawić w ramkę, już to widzę. Kurczę, zrobienie takiej na przykład trójwymiarowej pracy i powieszenie jej na ścianie. To jest dopiero coś na święta. No dobra, ale ja już kończę. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i soboty o 9, więc do zobaczenia i pa!